Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Witam was i dzisiaj pokażę wam, jak wygrywać na trasie West Park and Forest. Jak to robić, jak przejechać tą trasę dobrze, również na power-upach. Pierwszy przejazd będzie bez power-upów, drugi przejazd będzie z power-upami. Pierwszym samochodem będzie Mazda RX-8, a drugim będzie Audi A1 Club Sport Quattro. Moim przeciwnikiem będzie Camaro ZL1 i nie tylko, pewnie ktoś tam jeszcze dobije, nevermind. Dzisiaj zajmiemy się tą trasą. Jest ona dosyć fajna, jest jedna z moich ulubionych, dlatego że jest szybka, ma dużo fajnych, prostych i super zakrętów, na których możecie często wyprzedzić swoich przeciwników. Mazda RX-8 charakteryzuje się bardzo dobrym przyspieszeniem, najlepszym chyba w klasie B, ale niestety niską prędkością maksymalną. Moja jest już przykokszona ładnie. I zobaczcie, że ładnie dogonią tutaj Audi A1 i wyprzedzam. Mazda również bardzo fajnie skręca. Przejadę się później Audi A1 i pokażę wam, gdzie najlepiej używać power-upów. A teraz zobaczycie, którą trasą najlepiej jechać, w jaki sposób dobrze przejechać tą trasę. Właściwie nie ma tu aż takich jakichś trików i wallride'ów czy czegoś w tym rodzaju. Ważne jest jednak, aby robić takie duże łuki i wchodzić perfekcyjnie w zakręty. To nam naprawdę daje sporą przewagę. Jeśli posiadacie samochód z dobrym przyspieszeniem, na przykład Mazda RX-8, możecie się też wbić tutaj, dlatego że te dziwne siatki, które przebijacie, nie zabierają wam dużą prędkości, a możecie ją też łatwo odzyskać. Także robimy długie łuki, naprawdę takie solidne, żebyście mogli jak najmniej... byście mogli te zakręty jak najszybciej przejechać i stracić jak najmniej prędkości. To jest bardzo ważne. Cyk, trzymamy się asfaltu i dopiero teraz uderzamy w skrót. Trochę mnie wybiło, trochę za późno wjechałem, ale odrobinkę tylko. Teraz mam dosyć łatwych przeciwników. Trudno się tutaj sugerować tym moim przejazdem, ale jak widzicie, ważne jest to, żeby też nie zahaczać żadnej lampy, żadnego drzewka, niczego, co stoi po prostu na poboczu. Robić takie długie łuki, jak ja tu robię. Bez power-upów specjalnie wam pokazuję pierwszy przejazd, żebyście mogli zobaczyć w prosty sposób, jak to wygląda. A później pokażę wam na power-upach już taką naprawdę walkę solidną z mocniejszymi graczami. I zobaczycie, że tam naprawdę jest walka. Zresztą ta trasa jest właśnie bardziej pod power-upy moim zdaniem, bo jest tu sporo prostych, gdzie można ich użyć do szybszego rozpędzenia naszego samochodu, a także sprawić, by był bardziej stabilny poprzez użycie molocha. Niestety moja Mazda osiąga 280 km na godzinę około. Dlatego tutaj mogę nieco stracić. Bo tu jest kawałek autostrady. Ale niewiele, ponieważ większość trasy przejechałem praktycznie bezkolizyjnie. Jest ona bardzo fajna i przyjemna. O, nawet 289. Nie wiedziałem, że aż tyle może osiągnąć ta Mazda. Także... no cóż. Tak wyglądał właśnie przejazd bez power-upów, a teraz 3 minuty i 12 sekund udało mi się osiągnąć. A teraz pokażę wam, jak wygląda przejazd z power-upami, pokażę wam, gdzie najlepiej power-upów używać. Audi A1 z niezłymi skillami i częściami ultra nawet. Wow! Niestety nie mam tutaj wydłużonego perfect startu, ale jak widzicie, wcale nie jest mi to potrzebne, dlatego że akurat starczyło mi perfect startu, czyli nitra, do rozpoczęcia tego zakrętu pierwszego. Pokażę wam, gdzie i jakich ja power-upów używam. Tu powinienem użyć molocha, o czym zapomniałem.
ale nie ma aż takich nerwowych przeciwników, którzy jakby stwarzają mi poważne zagrożenie. O, wspaniałe, wspaniały lag. Aj, super. No nieważne. W każdym razie, podobnie jak poprzednio, chodzimy tutaj ładnie w zakręty. Pięknie mi się to udało. Oczywiście nie powinno tak być. Niestety Audi A1 ma gorszy skręt. Dlatego muszę tutaj częściej puszczać gaz niż w przypadku Mazdy RX-8. Ale przejazd jest dokładnie taki sam, z tym, że używamy power-offów. I tutaj nitro na rozpęd. Wszędzie tam, gdzie brakuje nam prędkości, używamy nitra. Zawsze. Żeby osiągnąć chociaż te 280-260 km na godzinę. W tym momencie nie potrzebuję jeszcze użyć nitra, ponieważ jadę dosyć szybko. No a poza tym jest tu sporo zakrętów, które trzeba pokonać perfekcyjnie. A nie można sobie pozwolić na użycie nitra w tym miejscu, żeby nie wypaść gdzieś poza trasę. Ja w tym momencie używam Moloch, dlatego że jest tu sporo hopek, a Moloch sprawia, że nasze auto jest nieco bardziej stabilne. Puszczam lekko gaz i wchodzę w zakręt po tych hopkach. Ciach. I zaraz znowu użyjemy nitra. Trzeba pamiętać, żeby unikać wszelkich znaków, wszelkich rzeczy, które stoją gdzieś na poboczu. I nitro. Ciach. Ciach. Elegancko. Teraz trzeba uważać, bo ten zakręt jest dosyć kłopotliwy. Trzeba uważać, bo tam może nas wybić w takim dziwnym momencie. Na pewno już nieraz się na to nacięliście. I używamy jeszcze nitra tutaj. Mogłem użyć nitra troszeczkę wcześniej już, po wyjściu od razu z tego zakrętu, ale wtedy moje Audi nie było jeszcze dość stabilne. Tak samo tutaj mogłem użyć Molocha. Ciach, używam Molocha tutaj. Rozwalamy płotki. Już nie jadę w następny skrót, ponieważ jest tam hopka, która strasznie spowalnia. Ale za to jadę sobie tutaj naokoło i mam dużo lepszą prędkość. Udało mi się osiągnąć czas o 3 sekundy lepszy niż w Mazdzie RX-8, czyli 3 minuty i 10 sekund 91 setnych, co nie jest zbyt dobrym czasem. Widzieliście, że kilka razy skusiłem, miałem nawet parę małych i jeden większy lag. Ale mimo to udało mi się wygrać bez jakiegoś problemu, bo miałem dosyć słabych przeciwników, tak wiem. Ale wcześniej udało mi się wygrać z Mitsubishi Eclipse. Także nie jest źle. O kurde, kto mnie tu zaprasza. Więc tak właśnie wygląda przejazd na West Park and Lions. Myślę, że pomoże wam troszeczkę ten filmik, chociaż widzicie, że nie jest aż ta trasa taka trudna i wiele rzeczy wam aż tu takich nie zdradziłem, trików i w ogóle. Po więcej tego typu filmików zapraszam częściej na mój kanał, a tymczasem trzymajcie się, na razie, hej!